Tu. Tak, tak, do nas proszę podejść. Dzień dobry, wszystkie koniki. Czy oglądacie rodzinkę 4 plus 1? Oglądacie, tak? Dobrze. A pozdrowicie z nami kogoś? Tak? A więc słuchamy. Tak, kiwasz, że tak. Także pozdrawiamy panią Edytę Kubiak, tak? Tak? Dobrze. Dziękujemy, świetnie. Także wspólne pozdrowienia są od rodzinki 4 plus 1. Proszę coś dla YouTube'a zrobić. No! Biegamy! Już, kółeczko! Go, go, go! Coś dla YouTube'a prosimy! Tak! Wszystkie, nie lenić się! Już! Go, go, go! Ty też! Tak! Dzięki! Pięknie! Fantastico! Dobry wieczór, przyjechaliśmy do IKEA dzisiaj wyjątkowo, ponieważ potrzebujemy kupić łóżko piętrowe. Więc być może coś pokażemy, nagramy z IKEA bezpośrednio, zobaczymy, czy w ogóle jest na wystawie dostępne to łóżko. Chcielibyśmy je obejrzeć, w internecie widzieliśmy, podrożało z 99 euro na 129, ale jest niedostępne. O, spójrzcie, maski musimy mieć tutaj, FFP2, także co masz? Ja mam. Także zakładamy i się zobaczymy w środku. Przed chwilą trzeba było podać na dole, w ochronie. Pan musiał zeskanować certyfikat, że jesteśmy zaszczepieni. I mówi do mnie i skanuje i nie może. A tam ikonka była, bo komentarz przyszedł z YouTube'a. I mówi do mnie, że proszę tego YouTube'a usunąć, żeby mógł zeskanować. I musiałam przewinąć przy nim, także widział. To była taka śmieszna sytuacja. I zeskanował dopiero. Po prostu zasłoniło ten kod QR. Tak więc szukamy łóżeczka. Przepraszam za jakość dźwięku, ale niestety mam maseczkę na sobie i zdaję sobie sprawę, że słabo mnie słychać w tym momencie. Idziemy szukać łóżka. O, jak ładnie. Fajny kolor. Ale do białego fajnie pasuje. No, super. Co, nie? Taki... No bo nie, taka czekoladka? Nie wiem, jaki to kolor jest. Fajny. Daltonistką nie jestem, ale ciężko mi go określić. Nie wiem, czy mnie słychać. A ta zieleń mi się podoba tutaj. To ładnie, tak zielono, nie? A. Przyjemnie. O, a tu jasno. Ale jaśniutko. Białe mebelki, jak u nas. Mieliśmy tak na białej ścianie, ale teraz chcę inny kolor. No to nie zmienili ekspozycji, odkąd byliśmy. No taka sama jest. Nic się nie zmieniło. Mhm. Tylko nam trzeba narożnik. Dobrze, pooglądamy sobie, jak coś ciekawego zobaczymy, to się połączymy. Tak patrzymy, świetna pufa. Rewelacja. Ale co, ona nie jest otwierana? Nie ma schówka. Nie ma. To moja ma schówek. Nie wiem, czy pokazywałam, pokażę wam w domu moją białą. Ta nie ma schowka. To już mi się nie podoba. Łazieneczka. Takie maski trzeba nosić. Wierzcie mi, jeżeli czekacie na maski lekarskie, to te są straszne. 20 euro sztuka, czy co? Czekaj, to 20 euro? Tak, jedno. To by było fajne dla nas. Było fajne, wąskie i by fajnie pasowało. A po dwie sztuki? No dwie sztuki właśnie. A nie wydaje ci się to łóżko, że jest krótkie?
Jakieś takie krótkie się wydaje. Możesz nie przeszkadzać? No dobra, idziemy. Idziemy na telewizję. Pooglądamy sobie. A ty już? A. Szybko. Szybki strzał, mówisz? Dobra. Wiesz, to było. Wszystko jest. No naprawdę dawno nie. Kiedy myśmy byli? Z pół roku temu? Nie. Nie, no byliśmy, bo tak? Był nawet filmik na YouTube. Nagrywałam. Gdzieś pół roku. I to jest to właśnie łóżko, które my chcemy kupić do dużego pokoju do nas. A nie, to nie jest to. To to. Bo to nie jest narożnik. A to chyba się wykłada. Powinno być fajnie. Co się dokłada? Że może długie jest. No właśnie, ja bym chciała takie z narożnikiem. Może to. To się rozkłada? To chyba nie jest to. Czyżby nie było już tamtego? Na pewno jest, bo to się jakoś nazywa. Nie, bo tak kosztuje tylko 700 euro. To nie jest to. A to było ponad 1000 euro. To się składa i te poduchy się wykłada. A tutaj fotel dla Nukusia. Pasowałby. Jest właśnie to łóżeczko, znaleźliśmy. Takie chcemy kupić, piętrowe. 129 euro, a jeszcze niedawno kosztowało 99 euro. Ale nigdzie go praktycznie nie ma, jest jedynie nad morzem dostępny, więc nie wiem, jak to będzie. W Polsce patrzyliśmy. Najbliżej to chyba do Łodzi nam by było dostępne. We Wrocławiu, Opolu tutaj nigdzie nie ma. W okolicach, w których my jeździmy. Więc no, chyba tutaj kupimy. Pojedziemy nad morze po prostu. Będziemy mieć pretekst, żeby wyjechać nad morze. No dobrze, ale fajne jest. Taka siateczka tu jest. Chyba na coś na sobie stać. Tak, bo to jest 2 metry. Tutaj piszą gdzieś. Tak. 90 na 200. Akurat nasze materace by tutaj weszły. I taką kolumbrynę wcześniej mieliśmy, taki wielki. Więc widzicie, jaka to jest różnica, może tak stanę. O! Różnica jest ogromna. Ściągam maskę, żeby mnie było lepiej słychać. Ale nie wolno. Także będzie troszkę lepiej, myślę. Tylko rurki, nie ma tutaj tych bocznych takich. A u nas były te boczne jeszcze deski, także będzie fajnie. Ten, tak? Tak. Fajny wieszak na słuchawki. I tak nie wiem, czy mnie słychać w tej masce. To jest masakra. Ona jeszcze jest taka gruba, naprawdę. Tamta cienka, to jeszcze co nieco było słychać. Wzięliśmy kartkę. Idziemy się spytać, czy jest dostępne. Halo? Halo? Wymyśl ten zajny petkochem. Kann ich auch nicht sagen, wann es wiederkommt. Das kann noch ein bisschen dauern. Also nicht in nächster Zeit. Und wie lange ungefähr? Weiß ich nicht. Ich habe keinen Liefertermin. Aber in nächster Zeit ist noch nichts in Sicht. Wypatrzyliśmy tutaj pościel za 4,99 przecenioną z 20 euro. Będzie świetna, więc bierzemy dwie takie sztuki i jeden będzie miał jedną, drugą. Będzie ślicznie, zobaczycie. Piotrek znalazł mega lampę. Pokaż, jak działa. Rewelacja kosmiczna. Rewelacja. Cena też rewelacyjna. Nasze zakupy. Światko nie wciąga.
Okej. Jeszcze takie świeczki. Ale wiecie co? Ślisko się zrobiło niesamowicie. Naprawdę, jest minus 10 na 3. Nie, 0. Tak, 0 do minus 1. No. Dzisiaj słońce świeciło, odwilż była i teraz jest taka ślizgawica, że trzeba uważać. O, zamyka nam pani. Musimy się spieszyć, bo do 19. 15 minut. Niestety, spóźniliśmy się. Sklep zamknęli. To chodź, chociaż te ozdoby zobaczymy tam świąteczne, jak wyglądają. Ja powiedziałam 15 minut, a okazało się, jak weszliśmy, że 5 minut spojrzałam na zegarek i rzeczywiście było 5 minut, tak jak pani mówiła, więc no to już nie przedłużaliśmy, bo jednak trzeba więcej czasu. Ja tak tylko zobaczyłam z grubsza. Ale nic ciekawego nie zobaczyłam, więc myślę, idziemy. One nas szukały już. O, jeszcze kundan są w sklepie. Także zobaczymy jeszcze świąteczne ozdoby tutaj. O, jak ładnie. Ładnie tu jest. Jeszcze czuć święta i prezenty nierozpakowane. Marka. Spójrzcie w prawo, jaka ładna choinka. Ładnie, świątecznie. Jesteśmy w sklepie Globus. Proszę, jaka piękna choinka. Śliczna jest. A tu dziadek do orzechów. I wracamy do domku. Dzisiaj tak w ogóle jest 6 stycznia, więc u was święto w Polsce. Mieliście wolny dzień. Fajnie. U nas nie. U nas normalnie pracujący dzień. Także jeszcze zajedziemy do Lidla. Ale w Sachsen-Anhalt też jest wolny dzień. Tak? Właśnie sprawdziłam i w sumie w 3 landach jest dzisiaj wolne. Między innymi w Bawarii. I przyjechaliśmy do Poco. Wiemy, że czyta się Poco. Pozdrawiamy Belle Z, ale nam jest śmieszniej mówić Poco. A po co tu przyjechaliśmy? Piotrek wam powie. A przyjechaliśmy tutaj po to, aby oddać maszynę do cięcia paneli, ponieważ ona tnie tylko w poprzek, a potrzebujemy kupić nową, która tnie i w poprzek, i wzdłuż. A poprzednim razem, jak byliśmy tutaj, wspominałeś chyba, że jest lepsza, lepszy model, droższy. No być może, weźmiemy ten droższy model, tak, bo jednak ona wzdłuż przyda się, tak. Zdecydowanie. Kupujemy półkę do naszej szafy. Ja chciałam takie łóżko kupić do pokoju, ale niestety Max się nie zgadza. Powiedział, że nie będzie tak spał na dole, więc musimy piętrowe kupić. Ale bardzo mi się podoba. Jest praktyczne, bo się zasuwa. Rewelacja. I co tam, wziąłeś listwę? Wziąłem listwę. Dobra. No i jestem już tu przygotowany na autkawę, aby odebrać. Zadzwonię tylko raz. Dezynfekcja. Nie trzeba tutaj naciskać ręką. Tu jest przycisk. Bierzemy, podchodzimy, naciskamy i nam spryskuje rękę. Ruszamy dalej!